Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Q&A, w którym ja odpowiadam na wasze pytania, które zadajecie w komentarzu albo w wiadomości prywatnej. I dzisiaj odpowiem wam na pytanie, jakie są warunki, aby zostać kierowcą. I te warunki można podzielić na fizyczne, obowiązkowe, czyli takie, które są konieczne i bez tego ani rusz, i warunki, które nazwałem merytoryczne, które według mnie są potrzebne, ale nie obowiązkowe, a i są potrzebne po to, by lepiej podejść do tego zawodu. A więc jedziemy z tematem. Słuchajcie, aby zostać kierowcą, warunków jest kilka. Pierwszy warunek, który jest konieczny, to żeby zostać kierowcą, czy to na ciężarówkę, czy na autobus, trzeba posiadać prawo jazdy kategorii B. Bez tego nie rusz. Kolejny warunek to bariera wiekowa. I tutaj temat jest bardzo złożony, ponieważ na ciężarówkę i na autobus są różne granice wiekowe. Jeśli chodzi o ciężarówkę, to teoretycznie prawo jazdy możemy zacząć robić w wieku 21 lat. I wygląda to tak, że kurs rozpoczynamy w wieku 21 lat, zdajemy egzamin na prawo jazdy na ciężarówkę, obojętnie, bo żeby mieć C plus E, trzeba mieć pierw C, ale można w tym samym wieku to robić. I potem trzeba zdać i tak kwalifikację wstępną, przyspieszoną, jeśli chodzi o właśnie ten wiek 21 lat. Jest to nic innego, po staremu to się nazywało kurs na przewóz rzeczy. A więc to trzeba zrobić, ale ustawodawca przewidział, że można zrobić prawo jazdy szybciej, w wieku 18 lat, już na ciężarówkę. Tylko trzeba spełnić jeden warunek. Odwrotnie. Pierw robimy kwalifikację wstępną, ale nie przyspieszoną, tylko pełną. I potem robimy po zdanym tym egzaminie na kwalifikację wstępną, już na prawo jazdy kategorii C, no i potem już na C plus E nie trzeba tej kwalifikacji wstępnej, to jest na te dwie kategorie przewóz rzeczy. Czym to się różni? Powiem na końcu. Jeśli chodzi o autobus, minimalny wiek, żeby zrobić w ogóle prawo jazdy, jest 24 lata. Jest to bardzo dużo. 24 lata. I wtedy robimy tak samo. Prawo jazdy na kategorii B i kurs na przewóz osób. To się tak kiedyś nazywało, a teraz to jest kwalifikacja wstępna, przyspieszona. I właśnie też ustawodawca przewidział, że można zrobić szybciej w wieku 23 lat. I trzeba to zamienić. Pierw robimy kwalifikację wstępną, przyspieszoną, zdajemy egzamin i potem przystępujemy na kurs prawo jazdy kategorii D. Ale ustawodawca przewidział jeszcze jedną możliwość, że można jeszcze szybciej. W wieku 21 lat można zrobić właśnie prawo jazdy na autobus. I tutaj ku zdziwieniu wszystkich zrobimy jeszcze jeden miszmasz, czyli pierw trzeba zrobić kwalifikację wstępną, ale pełną. I potem przystępujemy po zdanym egzaminie do prawa jazdy kategorii B. Czyli teoretycznie na ciężarówkę najwcześniej możemy zrobić w wieku 18 lat, a na autobus w wieku 21 lat. I na innej możliwości nie ma. Czym różnią się te kwalifikacje pełna, przyspieszona? Różnią się na pewno kosztem. Ostatnio patrzyłem właśnie, jak to się różni, i cena, różnica w cenie około 1000 zł. Między pełną a przyspieszoną. I druga różnica to jest taka, że to jest mniej godzin teoretycznych, zajęć teoretycznych, takich wykładów. Także to są te dwie różnice między tymi kwalifikacjami. Są jeszcze inne możliwości, ale to jest temat na inny odcinek. Trzeci punkt, warunek, który musi być spełniony, to taki, że trzeba przejść badania lekarskie i psychotechniczne. Bez tego ani rusz. Badania lekarskie i psychotechniczne przechodzimy równocześnie wraz z robieniem prawa jazdy. Czyli ogólnie badania lekarskie i psychotechniczne robi się przed przystąpieniem do kursu na kwalifikację wstępną i na prawo jazdy. To się na ciężarówkę i na kwalifikację wstępną robi się jednocześnie jedne badania na te wszystkie tam kategorie. Na autobus ja robiłem akurat na ciężarówkę osobno i na autobus osobno, bo robiłem akurat osobno te kursy, ale ciekawe jak to by było, gdyby się robiło je razem. Nie wiem, czy dałoby się
jedne badania robić na wszystkie kategorie. Bo po prostu one są ważne 5 lat, także jestem właśnie ciekawy, jak to by było. Jedziemy dalej. Kolejny warunek to po prostu zdać egzamin na prawo jazdy. To jest właściwie ostatni z koniecznych warunków, aby zostać kierowcą zawodowym. No potem znaleźć pracę, to wiadomo. I teraz na koniec zostawiłem te właśnie warunki merytoryczne, ponieważ one są też bardzo ważne, ale nie obowiązkowe. Słuchajcie, zawód kierowcy, jakby nie było, jest bardzo, ale to bardzo stresujący. Więc takim warunkiem, którym ja sobie wymyśliłem, jest to, żeby po prostu zacząć pracę nad własnymi emocjami, po to, aby łatwiej było redukować stres. Bardziej to jest widoczne na autobusie, ponieważ my wozimy ludzi. Jakby nie było, wozimy ludzi, jesteśmy odpowiedzialni za ludzi i każda sytuacja z ludźmi, spotykamy tysiące ludzi w ciągu tygodnia, jeżdżąc w takim cyklu, w takim ciągu i naprawdę sytuacje są bardzo różne i redukcja stresu może wydawać się bardzo banalna, ale w tych nagłych sytuacjach jest bardzo, ale to bardzo przydatna. Także nad tym też bym się skupił. Druga rzecz, już taka może nie merytoryczna, ale zakupiłbym auto, jeśli chodzi o autobus, bo na ciężarówkę są różne godziny pracy, także można zaczynać w dzień i jakoś tam dojeżdżać. To też zależy, czy mieszkasz na miejscu, czy mieszkasz daleko od swojej pracy, ale zaopatrzyłbym się w auto, ponieważ autobusy rozpoczynają bardzo wcześnie swoją pracę i też kończą bardzo, bardzo późno. Także może tu się okazać, że jedynym autobusem, którym możemy dojechać do pracy, będziemy my, którzy zaczynamy tą pracę, także może się okazać, że nie będziemy mieli dojazdu, a tak samo przy zjeździe też będzie taka sytuacja, że zjeżdżamy ostatnim autobusem i potem już nie ma autobusu, którym możemy wrócić. Też tak może być, dlatego auto jest bardzo ważne. Kolejna rzecz to właśnie przygotowanie na to, że będziemy pracować w zmiennym trybie pracy, czyli rano, popołudnie, cały dzień. Na to po prostu trzeba być przygotowanym. Także to są takie, myślę, że najważniejsze warunki do tego, aby zostać kierowcą zawodowym.